I codziennie o tej porze Dmytro Antoniuk opowiada o tym, co dzieje się na Ukrainie, co zdarzyło się w ciągu ostatnich 24 godzin, o czym powinniśmy wiedzieć. Dzień dobry, Dmytro. Dzień dobry, Krzysztofie, witam państwa serdecznie. To, co powinniśmy wiedzieć. E, dzisiaj w nocy został zaatakowany Kijów i a, szereg w, obwodów ukraińskich. A, atak a, był tymi znów dronami. Atak trwał ponad 3 godziny, czyli atak był bardzo długi, ale wiemy, że siły obrony Ukrainy zastrzelili wszystko, co leciało na stolicę, i nic nie też nie spadło, co ważne, odłamki tych zastrzelonych. Dronów nie spadły na, na Kijów, także spokojnie ta noc, można powiedzieć, no, względnie spokojnie minęła dla Kijowian. I nie mamy też informacji na razie, na razie czy gdzieś w innych częściach Ukrainy doszło do jakichkolwiek eksplozji. I wybuchów. Co ważne, że jest też, wczoraj była informacja w mediach ukraińskich o tym, że, że te drony, szachedy irańskie, częściowo są zbierani, czyli produkowani w, w Kazaniu w Rosji. W, to robią studenci Politechniki Kazańskiej. I dużo tych studentów w, po prostu są zadziałane w produkcji tych, tych dronów. Co do sytuacji na froncie. Co do sytuacji na południu, to wróg próbował atakować w kierunku Orichowa. Tam, gdzie toczą się walki między Orichowem a to jest obwód zaporoski. Udało się niestety wrogowi odbić półtory półtora kilometra e, przestrzeni e, widać, że widać to też na mapie chociaż jest informacja o tym, że w, że znów ta przestrzeń została po raz kolejny wyzwolona przez nasze wojska. Także tam na razie e, no, jest, jest ciężko po prostu też dla naszych e, dla naszych żołnierzy też nie ma nie ma zmian, co najmniej nie, nie, nie widać jakich, jakichś dramatycznych zmian na kierunku. Na kierunku Mariupolskim i Berdziańskim, Tam próbujemy toczą się już walki już kilka. Tygodni toczą się walki bezpośrednio na przedpolach albo w samych wsiach Priyutyny i Staromajorskie. Ale na razie, jeszcze wyzwolić te, te miejscowości, wojsko ukraińskie nie, nie może albo nie zdążyło. No ale mamy jednak dobre wiadomości z, z pod Bachmuta. Спод Бахмута, міновідуше з, з, з полудня, з-под Бахмута, там мами сукцеси, і видач, що. No połowa być może wsi e, Kliściiwka, które znajduje się na południe od Bachmutu i które jest jedną z kluczowych tam e, w, na, na tym odcinku frontu, bo tam są wzgórza, e, to połowa Krysiwki być może już jest nasza. Oprócz tego toczą się walki też w na wsi And Andrijówka, która znajduje się na, za kilka kilometrów na południe od Krzysiówki. I no, tam dużo przestrzeni już zostało wyzwolone za, ostatni, no, za, za ostatnią dobę. I to jest e, dobra e, wiadomość. Natomiast, e, jeżeli przenieść się na na północ od Bachmutu za rzekę, za rzekę Siwerski Doniec, tam, gdzie jest obwód lugański, to tam wróg też niestety ma sukcesy, bo tam, jak mówiłem, wielokrotnie rzuca dużo sprzętu, dużo swoich żołnierzy za już niewielką rzekę, która nazywa się Żerybiec. I tam on ma przyciłek i próbuje ten przeciółek na, na prawym brzegu tej rzeki poszerzać, co jemu niestety udaje się. Chociaż nie, nie widać, żeby była, by, były okupowane jakieś nowe miejscowości, ale jest zagrożenie na przykład bezpośrednio dla wsi nowejka. Która tam znajduje się, i ona już jest zaznaczona, jak e, znajduje się w szarej strefie. E, jeszcze parę dni temu była całkowicie pod kontrolą wojsk ukraińskich, niestety. Także w, no po prostu trzeba zważać na to, że wróg. Znów e, powtórzę, ma tam po prostu ogrom, ogrom wojsk, ogrom e, sprzętu, ogrom ciągów e, zastosuje oczywiście lotnictwo też e, i tak dalej, i tak dalej. No a m, co do m, nowości polityki, to w, w nasz e, Minister obrony Ukrainy Aleksiej Reznikow powiedział o tym, że Ukraina będzie atakować most krymski albo Kercieński. To dla nas jest. No, on po prostu powtórzył to, co kilka dni temu mówił prezydent Zeleński, że, że to jest absolutnie. Normalny cel dla ataków e, Ukrainy i e, z tym e, zgadzają się na przykład nasi partnerzy na Zachodzie. Także m, oprócz tego była też e, wczoraj m, posiedzenie Rady Wojskowej, tak powiem, u e, prezydenta Władłowa Mrazeleńskiego, gdzie e, mówiono było o tym, jak Ukraina, jak Ukraina odpłaci za to, co zrobiła Rosja kilka dni temu w Odessie? Co my możemy przeciwstawić za to wrogowi? I co możecie? To jest ciekawe pytanie, bo tak widać było, że wczoraj na przykład w... Moskwie zostali zastrzelone drony, być może ukraińskie, ale w, tak naprawdę my nie wiemy, kto to robił. Ale w, ja sobie myślę, że raczej byłaby spróba znów uderzenia w most krymski, albo, a, albo znów kolejnego uderzenia gdzieś w, bezpośrednio w, samej, w samym Krymie, gdzie już też kilka dni z rzędu a, widać i słychać, bardzo słychać a, wybuchy na eksplozje na magazynach, na bardzo gdzie złożono zaopatrzenie z amunicją. rosyjska? Była też niepotwierdzona informacja o tym, że podczas jednej z kolejnych z eksplozji na bazach wroga w Krymie zostały zniszczone rakiety typu Onix. Akurat tymi rakietami była uderzona. Odessa. I jedna z takich rakiet kosztuje od 1,5 do chyba 2,5 albo 3 milionów dolarów. Jeżeli udało się zniszczyć te rakiety, no to jest dobry sukces Ukrainy. No i spodziewam, spodziewam się, że takie sukcesy tam na Półwyspie Krymskiej będą kontynuowane. To jeszcze zadam ci dwa pytania. Co się stało z tym batalionem rosyjskim, który przez chwilę, o którym było przez chwilę głośno, którego dowódcy odgrażali się tym, że za chwilę po raz kolejny przejdą granicę ukraińsko-rosyjską i ruszą w kierunku rosyjskich miast? Na razie nie mam informacji, także na razie nic nie mogę powiedzieć na ten temat. A drugie, to impresja, że coraz częściej w poranku wypowiadasz takie zdanie. Niestety, wróg ma sukcesy. Tak, niestety tak. I no to jest tendencja, można tak powiedzieć. No, to związane znów z tym, że Rosja skoncentrowała. Z do udało się jej zgromadzić dużo, dużo sił tam w obwodzie lugańskim i to co oni tam próbują, próbują atakować i mają niestety chociaż nie duże, ale mają sukcesy, no to jest bardzo niepokojące dla nas wszystkich i to też być może świadczy o tym, że no, my i tak wiemy, że wojsko ukraińskie, oczywiście, to, to jest rzeczywi rzeczywistość, że wojsko ukraińskie liczebnie jest absolutnie mniejsze za wojsko rosyjskie, ale w, i, i oczywiście też sprzętu my mamy... W o wielu mniej jak u Rosjan. No i to wszystko w, niestety skutkuje na polu walki. Po prostu trzeba przypominać też znów, chociaż teraz Rosja ma te sukcesy, chociaż niewielkie, ale w ogóle zgadajmy to, że ponad rok temu w marcu 2022 roku wydawało się, że w ogóle Ukraina za chwilę przestanie istnieć, ale jednak uh, my, is my jesteśmy. I my mamy też sukcesy w tym, że odbijamy, chociaż nie tak szybko, jak, jak chciałoby się nam, ale wyzwalamy nasze, nasze miejscowości i naszą ziemię. Także to, co wróg ma sukcesy, to jest tylko, tak mam nadzieję, tylko chwilowo, ale strategicznie a Ukraina na razie tą wojnę, mam nadzieję, wygrywa. I jeszcze dodajmy, że wczoraj Rosjanie użyli broni kasetowej. Tak, niestety użyli broni kasetowej w, miast, w mieście Kostianty, Nówka, która znajduje się na zachód od Bachmutu. I podczas użycia tej broni zginęła dziewczynka mała, niestety. Oprócz tego też Paweł Babołowicz napisał mi, no to też informacja sprzed, za dwa, dwa dni temu była informacja o tym, że w miejscowości Drużba też na, w, w obwodzie donieckim, gdzie byliśmy w tej drużbie w styczniu tego roku w tej drużbie zostało zabity, zabito dwóch też dzieci, chłopca i dziewczynkę i byliśmy w tej drużbie i też nagrywaliśmy inter wywiad jakieś komentarze braliśmy u miejscowych i w tym była tam jedna dziewczyna która być może niestety zginęła w wybuchu, w wyniku tych eksplozji, ostrzeliwań kolejnych tej miejscowości. 2 sierpnia w domu dziennikarzy o godzinie 17:00 będą Państwo mieli okazję spotkać Dymitra Antoniuka. Nieprawdaż? Prawdaż i bardzo dziękuję, że wspominasz o tym. Tak, już jest potwierdzenie, że w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich na ulicy Foksal w Warszawie o 17 czekam na wszystkich z prezentacją mojej kolejnej książki Zamki i rezydencje w Ukrainie związane z polskimi rodami. Tylko podkreślam, proszę Państwa, że ta książka ukazała się najpierw po, po, przepraszam, po ukraińsku, oczywiście. I jej tłumaczenie, jej edycja polska jest teraz w przygotowaniu, ale możecie Państwo wesprzeć też tą edycję polską, bo pieniądze, które zbieram teraz, bez, niewątpliwie pójdą na na drug tej książki i oprócz tego, co, wa co ważniejsze, to teraz zbieram pieniądze na, na, na dron dla jednej, dla moich znajomych Ukraińców, które walczą na froncie i mam nadzieję, że przywiozę ten dron osobiście, jak wrócę do Ukrainy. Powiedział Dmytro Antoniuk. Raport z Kijowa o godzinie 9.30. Dmytro, gdzie jesteś? Jestem nadal jeszcze w Belgii, bardzo deszczowo, w ogóle. Okazuje się, że, że tak ten kraj jest najbardziej deszczowym w całej Europie. I absolutny kontrast z tym, co się dzieje teraz na południu Europy, mianowicie w Grecji, z tymi pożarami i z wszystkim. Tutaj nie ma w ogóle nawet mowy o upałach, o czymś takim. Ludzie chodzą w w świetelkach mają parasole. No i tutaj, tutaj nie, nie widać, że, że to jest lipiec. Przyjeżdżaj do Polski. Tu ten lipiec odczuwamy. Dmytro Antoniuk, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.